tej strony Anka. Chciałam, żebyście wkręcili mojego kolegę Pawła, bo jeździ na skuterze bez kierunkowskazów i policja musi go tam złapać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Parada. Bez kierunkowskazów? No jakżeż to tak. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Komenda Policji, starszy aspirant Joanna Mendel. Z panem Pawłem rozmawiam. Tak. Proszę pana, do pana należy niebieski skuter. Tak. Rejestracyjny numer... Tak. Proszę pana, obserwujemy od dłuższego czasu pana zachowanie i dzisiaj też koło godziny 9.30 pan zostawił skuter na ulicy Wyszyńskiego, tak? Tak, tak. I później sobie tam... Przy sklepie. Tak, dokładnie, przy sklepie i później poszedł dalej w stronę placu. To nie pierwszy raz się zdarza. Niech pan powie, bo nasz patrol to sprawdził. Proszę się przyznać, co tam się dzieje z tym skuterem? Proszę pani, ja zostawiam, bo mam koleżankę, żeby nie chodzić na zakupy z tym kaskiem, z tym wszystkim. Dobrze, a tak naprawdę... Nie, no jest wszystko okej. Okay. Proszę pana. Pan nie odpala, przyściutko, nie jest kradziony nic. Naprawdę, jak Boga kocham. My wiemy i pan wie. Tam jest jedna rzecz, która nie powinna się zdarzyć. W tym skuterze. Tak. A jak wygląda sprawa kierunkowskazów? Kierunkowskazów? Tak. Zrobione. 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu kupowałem rozrusznik u dziadków. U pana dziadka, tak na niego wołają. Mhm, bo nasi policjanci podczas patrolu to sprawdzili i ponoć one są niedziałające. Nie, 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 działają. I tak podejrzewaliśmy, że pan specjalnie zostawia ten skuter, że niby najciemniej pod latarnią, niedaleko policji. Nie, 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 nie. I sobie tam dalej idzie, żeby po prostu pan nie został złapany przez nie, nas. Nie, nie, proszę nawet spytać w sklepie, że mam koleżanki Basię i Marzenkę i tam zostawiam. Wie pan, już teraz nawet jestem skłonna, żeby to wszystko wyjaśnić, że przyjedziemy do pana z lawetą, sprawdzimy to. Jeżeli kierunkowskazy nie działają, zabieramy skuter na lawetę, na pański koszt i jedziemy na policyjny parking. Dobrze. Zgadza się pan? Tak, tak. I z ręką na sercu pan mówi, że wszystko tam jest sprawne? Tak, mam sprawnym, tak jest. A wcześniej jak było? Wcześniej wysiadnij przerywacz. Mhm. To kupowałem u dziadka tam na listopadowej. I jeździł pan bez tego, bez kierunkowskazów? Nie, 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 nie. O, przepraszam, nie, nie, nie. Dobrze, to jakoś wieczorem może podjedziemy z tą lawetą i sprawdzimy co i jak, no bo musimy mieć pewność. Dobrze. I pan wtedy pojedzie z nami? Tak. Okrężną drogą przez Łódź pojedziemy w takim razie. Dlaczego? Bo musimy zahaczyć w jedno miejsce na Piłsudskiego 141. Wie pan, co tam jest? Nie. Tam jest siedziba Radia Parada i ja do ciebie z Radia Parada dzwonię i cię wkręcam. Ale żeście mnie wkręcili. Ojeja. Pawle, wkręcam cię tak. Na polecenie koleżanki Ani i żony Gosi. No to ja jej ładnie podziękuję. Aż mi się gorąco robiło. Ojeja, ojeja. Fantastycznie. Pawle, oczywiście zapraszam do Radia Parada, bo dostaniesz od nas prezent, a będzie to zaproszenie do restauracji Kamienica numer 6. Dziękuję ślicznie. No to serdecznie pozdrawiam całe Radio Parada, Ozorkowianów, Gosię, Anię, szefową ich, no i całe Maszkowice. Radio Parada 96 FM.